Witajcie, nazywam się Michał Smoliński, a tu mój brat Mieszko. Reprezentujemy Fundację Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych. Zapraszamy na naszą stronę rekonstrukcjehistoryczne.pl. Dzisiaj zaprezentujemy sposoby wykonywania górnych uderzeń długim mieczem, razem z poruszaniem się, tak aby były skuteczne. Podczas walki dowolną bronią białą bardzo istotna jest postawa. Musi być ona stabilna, oba kolana są ugięte, tak żebyśmy w każdej chwili byli gotowi do akcji, np. skoczenia do przodu. Stopa, która jest z przodu, powinna mieć palce skierowane w stronę przeciwnika. Stopa z tyłu powinna mieć palce skierowane pod kątem od 45 do 90 stopni od przeciwnika. Są też wersje, żeby przesunąć stopę dalej, ale w tym momencie nie będziemy tego omawiali. Teraz zaprezentujemy postawę pługu, która jest bardzo popularna podczas walki długim mieczem. W postawie prawego pługu przesuwamy ręce na prawo od ciała, dzięki czemu chronimy cały swój bok. Sztych skierowany jest na środek w stronę przeciwnika. Warto pamiętać o tym, że wykorzystujemy tu uchwyt kciukowy, czyli opieramy prawy kciuk na głowni miecza. W ten sposób kciuk jest od naszej wewnętrznej strony. Przy pługu lewym kciuk przechodzi na zewnętrzną stronę i znów w przypadku lewej strony rękojeść jest na lewo od ciała, a sztych skierowany jest do środka w stronę przeciwnika. Przechodząc na lewą stronę, pamiętajmy o tym, że trzymamy miecz w uchwycie kciukowym. Kiedy stoimy w stabilnej postawie, pamiętajmy o tym, że sztych miecza skierowany był w stronę przeciwnika. Kiedy stoimy w postawie prawego pługu, sztych miecza jest skierowany mniej więcej na wysokości splotu słonecznego do twarzy przeciwnika. Przechodząc do pozycji lewego pługu, cały czas sztych jest w tym samym miejscu. Pozycja lewego wołu, sztych znów w tym samym miejscu i tak samo przy prawym wole. W ten sposób tworzymy system zasłon, w którym cały czas zagrażamy przeciwnikowi, nie odsłaniając się. Korpus skierowany jest do przodu, tak żebyśmy mogli sprawnie przechodzić z jednej postawy do drugiej i nie skręcać zanadto ciała. Teraz zajmiemy się postawą wołu. Postawa wołu chroni nas przed uderzeniami górnymi. Jelec może być ułożony pod różnym kątem w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Przy jelcu ułożonym na płasko możemy wykonać cięcia poziome, do których później przejdziemy. Przy jelcu ułożonym pionowo kończymy tak zazwyczaj przy uderzeniach od dołu. I jelec ułożony pod kątem jest najlepszą formą bloków przeciwko uderzeniom górnym. Także wół z prawej strony, ręce są skrzyżowane, a sztych skierowany w stronę przeciwnika. Przy wole z lewej strony ręce nie są skrzyżowane. Pamiętajmy o tym, żeby ręce nie były zbyt cofnięte do tyłu, ani zbyt wysunięte do przodu, tak żebyśmy zawsze mieli pole manewru, ale jednocześnie zawsze zachowywali również odpowiedni zasięg. Stoję teraz w pozycji prawego wołu. Przechodzę do pozycji wołu lewego. Pamiętajcie, żeby zawsze podpierać kciukiem od spodu naszą głownię. Pod innym kątem prawy wół i lewy wół. Rękojeść trzymamy zawsze nieco powyżej głowy. Przydaje się to później przy innych technikach. I znów wół prawy pod innym kątem. I lewy wół. Teraz, kiedy już wiecie, jak wyglądają postawy pługu i wołu, pokażemy, jak wykona się w praktyce. Przeciwnik atakuje mnie z mojej prawej strony. Przyjmuję w postawie pługu. Jego miecz skierowany jest na zewnątrz, nie grozi mi. Mój sztych skierowany jest prosto w jego szyję. Przyjąłem jego uderzenie. Jego sztych skierowany jest na zewnątrz, nie zagraża mi. Sztych mojego miecza skierowany jest prosto w jego szyję. Sunąc po jego głowni, mogę bez problemu wykonać pchnięcie kończące walkę. Teraz stoję w pozycji lewego pługu. Przeciwnik atakuje z mojej lewej strony. I znów, tak jak przy prawym pługu, mój sztych skierowany jest w jego szyję lub twarz. Jego sztych skierowany jest na zewnątrz, nie zagrażając. I znów, przyjmuję na miecz tak, że jego sztych skierowany jest na zewnątrz, mój skierowany jest w jego szyję. Kończymy pchnięciem, sunąc po jego głowie. Przyjmuję cios. I znów, jego sztych skierowany jest na zewnątrz, nie zagrażając mi. Mój sztych skierowany jest prosto w jego szyję, dzięki czemu mogę wykonać pchnięcie, sunąc po jego głowie i kończąc walkę. Teraz przyszedł czas na prezentację zastosowania pozycji wołu. Przy uderzeniach górnych staję w pozycji wołu, chroniąc się przed ciosem z prawej strony. W ten sposób. Co jest istotne?
musimy odpowiednio przykrzywić rys, tak żeby chronił on nasze palce. Jeżeli będzie zbyt płasko, nasze palce będą odsłonięte i łatwo dostaniemy w niecio z mieczem. Ustawiając miecz pod kątem, chronimy swoje palce i bardzo łatwo możemy w tym momencie wykonać cięcie przeciwnika po jego mieczu. Teraz przeciwnik uderzy mnie z pozycji górnej, z mojej lewej strony. Przyjmę cios na pozycję wołu. Musimy pamiętać o tym, żeby nasz jelec był skierowany nieco pod kątem, nie tak na płasko, ponieważ w tym momencie mam palce odsłonięte. Ustawiając go pod kątem 45 stopni, chronię całą dłoń. Kończę walkę pchnięciem sumo z pojęciu głowy. Przyjmuję na pozycję lewego wołu, pamiętając o tym, żeby jelec nie był na płasko, a pod lekkim kątem, tak żeby chronić palce mojej dłoni. Kończę walkę pchnięciem sumo z pojęciu głowy. Teraz pokażemy, jak można połączyć postawę pługa z postawą wołu w ciągu jednej techniki. Jeżeli przeciwnik uderzy nas uderzeniem dolnym od boku mojego prawego, przyjmuję cios na postawę pługa, po czym od razu przechodzę do postawy wołu, podnosząc ręce do góry. W tym momencie jego głowia zakleszcza się pomiędzy moją głownią a moim jelcem, przez co nie może uciec. Kończymy pchnięcie z pozycji wołu